Pani Karolina jest więźniem własnego domu tak naprawdę. Urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i niedowładem prawej nogi, która we wrześniu została amputowana. Jeździ na wózku, ma też dwójkę dzieci, Sarę i Bartka. Pani Karolina nie jest w stanie wyjść z własnego domu. Jej blok nie jest przystosowany w żadnym stopniu do jej niepełnosprawności. Nie ma tam ani platformy, ani windy. Bez czyjejś pomocy nie jest w stanie wyjść z domu, więc całymi dniami przesiaduje albo w domu, albo w szpitalu, ponieważ jej stan zdrowia też jest dość poważny. Ma anemię, ma również obniżoną odporność. Ma też niedowład lewej nogi, która też prawdopodobnie zostanie amputowana. W tej rodzinie urzekło mnie na pewno podejście pani Karoliny do swoich dzieci. To jak się o nie troszczy, to że najbardziej zależy jej właśnie na nich. No, staram się jakoś tak, żeby te dzieci miały tak wszystko, inne rzeczy idą na bok. Pani Karolina bardzo się stara, pomimo swojej niepełnosprawności próbuje pokonać te przeszkody.